Kurs pracy, czyli liczbę przepracowanych godzin, to w krajach rozwiniętych ustępujemy tylko Korei Południowej i Rosji, że podejmujemy chętniej niż w innych krajach, jak to się nazywa, chętniej, prawda? Dodatkowe zajęcie i że zostajemy po godzinach i że przychodzimy w sobotę, a nierzadko w niedzielę do pracy. To wielki tytuł w tygodniku Wprost brzmiał, że Polacy są pracoholikami. Nie, że muszą zarobić na czynsz i na rachunki, bo inaczej nie wystarczy, to są pracoholikami. Taka ich jakaś, czy nas taka szajba ogarnęła, że chcemy pracować po 2000 godzin w roku bez urlopu, prawda? I to jest i ta normatywna rzeczywistość, w której to, co dotyka większości, przedstawia się jako niechlubny wyjątek, jest bardzo dobrą profilaktyką, jeśli chodzi o bunty społeczne. No bo pierwsze, co mówi osoba wyrzucana z mieszkania, to jest najczęściej, żeby się sąsiedzi nie dowiedzieli i żeby dziecko nie miało nieprzyjemności w szkole, prawda? A natychmiast zostanie pokazane palcem. Nasza koleżanka, która przeszła, jak wielu innych działaczy Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, przez bezdomność, ona mówi o tym, jak wielkie cierpienie musiały ponieść jej dzieci, które były wytykane palcami jako dzieci ze schroniska, dzieci z markotu, dzieci z baraków, prawda? Dzieci z kontenerów. Nawet wtedy, kiedy ktoś w odruchu wielkopańskiego serca chce obdarować ubogich, to jest na tyle niedelikatnie, nieczuły i pozbawiony wyobraźni, że tych ubogich piętnuje. To jest taki klasyczny przykład. Postanowiono dzieciom niezamożnym kupić plecaki do szkoły. I wszystkie były żółte. Oczywiście żadne dziecko nie chciało chodzić z żółtym plecakiem, prawda? I to jest to wyczytywanie przy całej klasie dzieci przeznaczonych do darmowego dożywiania. W związku z tym oczywiście ta bieda polska się ukrywa, ale ona się nie może ukryć w liczbach, prawda? Bo liczby są bezwzględne. Otóż okazuje się, że 82% polskiego społeczeństwa nie posiada żadnych oszczędności. A, bo za mało zarabia. Nie jest tak, że prowadzą hulaszczy tryb życia. Po prostu ledwo ciągną od pierwszego do pierwszego. I podobna liczba pracujących Polaków nie może sobie pozwolić nawet na tydzień urlopu poza miejscem zamieszkania. Człowiek, który nie ma żadnych oszczędności i nie jeździ na urlopy, jest człowiekiem co najmniej niezamożnym. A mówimy co najmniej o 3/4 społeczeństwa. Natomiast z badań profesora Czaplińskiego wynika, że jest to kilka procent. I nikt nie chce należeć do tych kilku procent. Ludzie mówią, powodzi mi się dobrze, a bankierzy się śmieją, bo ci ludzie, którzy mówią o sobie, że im się dobrze powodzi, nie mają nawet bankowej zdolności kredytowej i pożyczają u lichwiarzy, prawda? Czyli chwilówka, prowidencie i tak dalej. Ja oczywiście nie przyszedłem tutaj, żeby Państwu powiedzieć, jak jest, bo Państwo najlepiej wiedzą, jak Wam się żyje. I ja wiem, do kogo mówię, bo ostatnio mieliśmy taką konferencję prasową w Sejmie, gdzie prezentowaliśmy zmiany w kodeksie pracy, który proponuje Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej, w tej chwili również Ruch Sprawiedliwości Społecznej. I stali ci dziennikarze, postawili go tych kamer, jak dodatkowe stojaki z twarzami jak blacha, no bo oni tam mają taką serię tych konferencji, więc już nic ich nie rusza. I postanowiłem ich trochę rozruszać, więc zadałem pytanie, a kto z Państwa ma umowę o pracę? I wtedy brać dziennikarska ryknęła gromkim śmiechem, nikt nie miał. Więc oni jakby już dzielą tego, zresztą my działając i często sięgając po pomoc mediów, doświadczamy olbrzymiej solidarności już ze strony dziennikarzy. Kiedyś to było tak, że jak występowałem w jakimś programie telewizyjnym, to uśmiechał się do mnie ten zza kamery i ten, co trzymał mikrofon i światło. A dzisiaj już dziennikarze też się solidaryzują, bo też już czują, co się dzieje, tak? Zaczynają tego doświadczać i w ich najbliższym otoczeniu. Znaczy, to jest tak, że kończymy program i pan redaktor mówi, że jego znajoma ma problem mieszkaniowy, tak? I tak dalej. Więc to jest ta obiektywna rzeczywistość, którą się przedstawia na zasadzie sztucznego horyzontu tak, żebyśmy jej nie dostrzegli, bo jeżeli dostrzeżemy, że łączy nas wspólny los, to powstanie podmiot o nazwie społeczeństwo. A pierwsze, co zlikwidowano w Polsce w ramach transformacji ustrojowej, to właśnie społeczeństwo. Bo społeczeństwo się zbuntowało i obaliło tak zwaną komunę. Taka jest opowieść, tak?
W związku z czym ma się już więcej nigdy nie zbuntować. A jedynym sposobem, żeby społeczeństwo się... To zbiorowe my, prawda? Przeciwko im. My i oni. Żeby to my, społeczeństwo nie powstało, to jest nas podzielić, tak? Na różne kategorie, na różne grupy, a najlepiej na przedsiębiorcze, dbające wyłącznie o siebie jednostki, które w tym wyścigu szczurów nawzajem się zadeptują nierzadko na śmierć. No to jest ten model, w którym egoizm wypisano na sztandarach systemu, tak? Dbają o siebie samego i każde działanie empatyczne, każde działanie podyktowane wrażliwością społeczną, czy taką zwykłą ludzką solidarnością, jest piętnowane jako frajerstwo. Prawda? Bardzo często, jak ktoś komuś ukradnie rower, to wszyscy się śmieją z okradzionego, prawda? Bo się to okraść, i tak dalej. To ja mówię o dzieciach. Prawda? Mamy się też nie wyróżniać. I to jest ciekawe. Ja pamiętam, że okres Polski Ludowej to był okres wybujałego indywidualizmu. I ktoś, kto miał odmienne zainteresowania, ktoś, kto miał inne niż inni poglądy i robił coś innego, był uważany za kogoś oryginalnego i ciekawego. I to jest ten pozytywny przymiotnik. Prawda? Wyróżniał się z tłumu. Dzisiaj mówi się na te dzieci, że są dziwne, a dziwny to zły. Dziwny to taki, co nie kupuje tego, co pokazała reklama, prawda? Dziwny to taki, co nie marzy wyłącznie o tym, żeby natychmiast jak najwięcej rzeczy sobie kupić, bo jedynym sposobem na szczęście jest kupowanie maksymalnie dużej ilości dzieci. To jest dziwny. Dziwny to jest ten, to jest to czarne kocie w białym miocie, które pozostały rozszarpią, tak? To jest dziwny. To jest ten, który ma odrębne zdanie. W związku z czym oczywiście powiela się te zdania wpajane w szkole, wpajane przez reklamy, wpajane w tych wszystkich programach telewizyjnych, w których zwycięzca ma zawsze rację, a ostatni gryzą psy. To jest ta mądrość. Winner takes all. Zwycięzca bierze wszystko. I to jest oczywiście sytuacja, w której o bunt społeczny jest szczególnie trudno. A nie było takiej sytuacji w historii naszego społeczeństwa od wielu, wielu pokoleń, kiedy tak bardzo nie przydałby się bunt społeczny. Ale bunt społeczny polegający na zaproponowaniu czegoś nowego. Myśmy to spotkanie zatytułowali Demontaż kapitalizmu i to wcale nie jest przewrotne. Myślę, że ten system, zawsze uważało się, że lewica oskarża kapitalizm za jego niegodziwość, prawda? Mówimy, no tak, ale tak nie można, bo to jest nieludzkie, bo to jest niehumanitarne. I gdybyśmy ograniczyli nasze oskarżenie do takiego moralitetu, że oto to jest niesłuszne, a to bylibyśmy bardzo słabi i pozbawieni argumentów, tak? Z moralizatorami nikt się nie liczy. Problem jest dużo poważniejszy, bo kapitalizm nie tylko jest haniebnie podły, ale kapitalizm jest zupełnie nieskuteczny, tak? Bo o co chodzi w kapitalizmie? W kapitalizmie chodzi o zyski, ktoś powie, no jeżeli chodzi o zyski, to rzeczywiście on jest skuteczny, bo jest taka grupa, która się bogaci ciągle i to coraz bardziej. Natomiast w kapitalizmie chodzi również o stabilność, tak? No bo ci, którzy mają tak dużo, prawda, nigdy tak wielu nie miało tak wiele kosztem tak wielu, tak? Tak niewielu nie miało tak wiele kosztem tak niewielu, no to stabilność jest chyba i poczucie bezpieczeństwa musi być dla tych ludzi czymś najważniejszym. No bo ktoś może im to zabrać, prawda? Ktoś może zapytać, a skąd to wziąłeś? To są bardzo poważne pytania. Dzisiaj jeszcze w Polsce nie zadajemy pytania, skąd masz na prywatny odrzutowiec, prawda? Dlaczego stałeś się wiodącym udziałowcem France Telecom? Bo to pytanie należałoby zadać Janowi Kurczykowi, prawda? Jak to się stało, że pośrednicząc transakcji między rządem francuskim a polskim w zakupie telekomunikacji Polskiej S.A., która była jedynym dochodowym elementem France Telecom, stałeś się udziałowcem? Ja zadawałem to pytanie tak długo, aż zaocznie przegrałem proces o zniesławienie i przez 2 lata spłacałem koszty drogiego adwokata pana Kulczyka, tak? Więc to jest niebezpieczne zadawanie takich pytań, ale jeżeli zada je społeczeństwo, jeżeli zadamy je zbiorowo i grupowo, to nie będzie można nas wszystkich ukarać. A to są pytania ważne. To są pytania ważne, dlatego że dzisiaj napiętnowane jest powszechnie rozdawnictwo. Zauważyliście? Nie ma nic za darmo! No to ja... Znowu idę w pytania.
Na początku transformacji był taki facet, nazywał się Wilczek. To był minister z rządu PRL, jednego ostatniego rządu PRL. I on w pewnym momencie wyszedł z taką inicjatywą, że on kupi polską petrochemię. No to wszyscy popukali się w czoło, mówi, a skąd ten człowiek weźmie na to pieniądze? Ale on był prekursorem takiego procesu, który spowodował, że pewna grupa ludzi stała się fabrykantami, właścicieli zbudowanych nakładem pracy i wysiłku pokoleń Polaków i Polek, stali się właścicielami prywatnymi bez potrzeby kupowania, bez potrzeby płacenia. To był proces prywatyzacji. Proces prywatyzacji polegał właśnie na niczym innym, jak na rozdawnictwie. Ponieważ ja pamiętam, że za PRL-u było kilku ludzi, którzy mieli pieniądze i to drobne, na skalę, że tak powiem, gospodarczą. Jeden nazywał się Blikler, to był takie wyjątki od reguły, drugi Kruk od złota był, Fibak miał trochę pieniędzy, Zasada miał trochę pieniędzy, prawda? A tak nikt nie miał fortuny, bo niby skąd, tak? A jednak mamy fabrykantów i tych fabrykantów mianowano w procesie rozdawnictwa majątku narodowego. Takim najbardziej dla mnie szokującym przykładem rozdawnictwa to była prywatyzacja zakładów Drumel. We Włocławku był taki zakład, który produkował liny do kolejek linowych, a więc miał pozycję monopolistyczną na rynku, prawda? I ten zakład kupił biznesmen, który się nazywa Niezgoda, i on go kupił za pieniądze, które znalazł w kasie pancernej zakładu. To już taki najlepszy przykład, ale ponieważ nie w każdej kasie pancernej były pieniądze, to inne zakłady rozdano w inny sposób i tutaj takim modelem było kupowanie na raty. Otóż przychodził taki człowiek, oczywiście ten człowiek musiał kogoś znać, tak? Najlepiej, żeby to był ważny członek partii rządzącej, albo zbliżony na przykład do ministra Wiesława Kaczmarka z Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, tak? I wtedy on, bo pan Niezgoda musiał znać Kaczmarka, znaczy ja sobie nie wyobrażam, tak? I on mówi, dobrze, ja kupię ten zakład i spłacę go w ratach, skąd? No z zysku zakładu, tak? I wtedy oczywiście nasuwa się takie przypuszczenie, że każdy by tak chciał, ale nie każdy zna Kaczmarka, tak? Nie każdy zna Janusza Lewandowskiego, no. Nie każdy jest blisko tego ośrodka władzy, który wtedy rozdawał, czyli mianował tych kapitalistów. No i stworzyła się ta oligarchia i to jest bardzo ciekawe, bo no mamy demokrację, czyli w takim sensie, że odbywają się nominalnie wybory niefałszowane. Ja stawiam tezę, że większość wyborów w Polsce nie jest fałszowana, tak? No, ale one się odbywają w taki sposób, że właściwie nie ma na kogo głosować, tak? Był taki jeden przypadek, kiedy obywatele się zbuntowali, byli to mieszkańcy wsi, zablokowali drogi i przez chwilę mieli swoją reprezentację w Sejmie. To był Ruch Samoobrona i to był Andrzej Leki. Rzeczywiście był oddolny. Nikt ich też nie przyniósł. Bardzo szybko zostali zapędzeni do kąta i ci wyborcy, którzy przez chwilę chodzili do wyborów, ci pokrzywdzeni, ci gorzej urodzeni, ci z tej gorszej Polski, prawda? Tej Polski B, przestali już głosować, prawda? Bo ta nadzieja zgasła. Natomiast generalnie rzecz biorąc, opinia publiczna polska, z badań wynika, jest przeciwko wszystkim partiom politycznym, jeśli chodzi o ich program, tak? Takim klasycznym przykładem to jest fakt, że z badań i sondaży wynika, że 80% wyborców Platformy Obywatelskiej opowiada się za państwem socjalnym. No i jak wybrali tą platformę, to wygrali wybory, czy przegrali? No chcieli państwa socjalnego, tak? Natomiast 93% badanych w Polsce uważa, że państwo powinno tworzyć miejsca pracy. Zdecydowana większość respondentów jest przeciwna jakiejkolwiek dalszej prywatyzacji czegokolwiek, tak? Nie ma w Polsce żadnej partii, ani koalicyjnej, ani opozycyjnej, która byłaby jednoznacznie przeciwko prywatyzacji. Nie znam takiej, jeżeli ktoś z państwa zna, słucham. Czy jest partia, mówię o tych partiach głównego nurtu, może jest jakaś niewielka, prawda, o której nikt nie słyszał, tak jak o naszej na razie, tutaj nikt nie słyszał, my jesteśmy, ale ja mówię o tych ważnych partiach, które się liczą w walce, w wyborach. One są wszystkie za prywatyzacją, mimo że większość społeczeństwa jest przeciw prywatyzacji, a trudno powiedzieć, że to jest mało ważne zagadnienie, prawda, bo jeszcze jakaś część majątku jest własnością publiczną i przynosi dywidendę do budżetu, żeby było jasne, to jest dywidenda. Oczywiście nie ma takiej siły politycznej, bo nawet w sprawie podatków, gdzie zrobiono bardzo wiele,
żeby ludzie uznali, że podatki to jest bandytyzm, że państwo bandyckie ciągnie od nas podatki. To jest taki główna teza, wcale nie tylko jakichś takich oszalałych libertarian, ale nawet liberałów takich umiarkowanych. Oni mówią, ZUS, podatki to jest wszystko bandytyzm, prawda? A dlaczego tak ludzie mówią? Z prostego układu, dlatego że przy płaceniu podatków muszą być dwa elementy. To znaczy z jednej strony my płacimy, a z drugiej strony państwo coś świadczy. I państwo wycofało się z tej drugiej strony transakcji. Państwo już prawie niczego nie świadczy, a wciąż pobiera podatki. Oczywiście coraz niższe, prawda? Oczywiście coraz niższe. Przez co mówi, że my, nie pobierając wyższych podatków, tylko niższe, zostawiamy w waszych kieszeniach więcej pieniędzy. I zawsze, kiedy ja słyszę w waszych kieszeniach, to zastanawiam się w czyich, prawda? Bo jak spojrzę do moich, to w moich nikt nic nie zostawił poprzez obniżenie podatków. Natomiast gdyby podwyższono podatki, może nie musiałbym płacić tyle za przedszkole, że tęskniłem za dniem, w którym moja córka skończy 7 lat i pójdzie do podstawówki, bo wtedy jest taniej, tak? A to jest publiczne przedszkole. Więc jakby o tym mówimy, że niczego nie świadczy. Podobny numer wykonano z pomocą społeczną. Mianowicie doprowadzono do sytuacji, w której koszty funkcjonowania systemu pomocy społecznej są wyższe niż suma tej pomocy świadczonej ludności, tak? Czyli, że z każdych 100 zł wydanych na pomoc społeczną 80 zł pożera system pomocy społecznej. I teraz ktoś powie, to pomoc społeczna jest na... Nie, bo jest tak mało pieniędzy, że wystarcza tylko na te urzędniczki, a na te zasiłki, które podobno miały wypłacać, już nie wystarcza. W związku z czym w ten sposób można łatwo skompromitować każdą ideę, na przykład taką ideę, jak publiczna służba zdrowia, prawda? Po co ustalono najniższą w Europie możliwą składkę zdrowotną? Żeby na nic nie wystarczało, tak? Jeszcze rozbudowano wokół tego tą całą administrację NFZ-owską, ale istotą tego szwindlu jest to, że dano tak mało, żeby to się waliło, a kiedy już będziemy mieli ten argument, że to się wali, to tylko wystarczy powiedzieć, że trzeba sprywatyzować i na pewno wszystko będzie funkcjonowało dobrze. Znaczy w taki sposób, w jaki w pewnym momencie na rynku pod koniec PRL-u pojawił się traktor. Nie traktory, pojawił się jeden. I można go było kupić za cenę komercyjną, tak? No tak się mogą pojawić usługi medyczne. No, nie będzie kolejek, bo nikogo nie będzie stać, to będzie płatne. Skończą się kolejki do lekarza. Nikt się nie będzie w nie ustawiał, bo nie będzie miał kasy, tak? I do tego prowadzą zaniżone składki na ubezpieczenie zdrowotne. I w ten sposób państwo wycofało się ze świadczenia czegokolwiek, obniżając podatki. Żeby państwu to unaocznić, w latach 90. danina publiczna, z której składa się budżet, to była połowa dochodu narodowego, tak? Czyli co druga złotówka w gospodarce narodowej przechodziła przez budżet i była kierowana na różne cele publiczne, społeczne, policję, pomoc społeczną, medycynę. Dzisiaj to jest zaledwie 20%, tak? I to jest skala obniżenia redystrybucji budżetowej. To jest skala obniżenia odpowiedzialności państwa za cokolwiek. Państwo znika. Państwo przypomina bałwana na wiosnę, tak? Rozpuszcza się. Za chwilę będzie tylko po prostu jakaś kałuża po tym państwie, tak? Jeżeli dalej to pójdzie. Czyli na tym poziomie podziału nie stało się dobrze, ale mimo to, kiedy pytamy Polaków, czy chcą wyższych podatków, aż 56% pytanych odpowiada, że są gotowi płacić wyższe podatki w zamian za bardziej opiekuńczą funkcję państwa. Tak? Nie, że ktoś tam, nie, ja, Kowalski, chcę zapłacić wyższe podatki, ale chcę iść do lekarza, wtedy zachoruję, a nie wtedy, kiedy już umarłem, tak? I chcę, żeby kiedy stracę pracę, to żebym dostał cokolwiek, tak? No, żeby mógł żyć, a nie przymierać głodem albo pójść za niewolnika na czarno, gdziekolwiek. Prawda? My mamy taki przytułek, który prowadzimy i tam większość ludzi wychodzi z bezdomności, bo my nie żyjemy z tych ludzi, więc nie trzymamy ich w stanie bezdomności. Jeden z naszych podopiecznych pracował w firmie ochroniarskiej, przepracował 400 godzin, za co dostał 400 zł, tak? No, było jakieś zajęcie. Oczywiście tam sfotografowaliśmy książki dyżurów, poszliśmy do sądu pracy, ale ile jest takie, oni mu tyle zapłacili, bo wiedzieli, że jest bezdomny. Tak samo jak mało płacą bezrobotnym, bo wiedzą, że nie mają zasiłków, tak? Bo gdyby były zasiłki, to nikt by nie śmiał takich pieniędzy płacić, jaki się ludziom płaci za pracę, że są ogłoszenia 2 zł za godzinę. Są takie ogłoszenia w prasie.
Niedawno, w którym mieście wybuchła afera, bo ktoś znalazł się tutaj. Ale te ogłoszenia są, mało tego, ogłoszenia o płacy na, o pracy na czarno są wywieszane w państwowych urzędach pracy, tak? Znaczy państwo, które powinno pilnować legalności zatrudnienia i przestrzegania przepisów, pozwala sobie to robić, tak? Mało tego, opieka społeczna, chcąc ustalić sytuację osoby, której pomaga, pyta się, a na czarno pan pracuje, prawda? I przyjmuje ten dochód za podstawę, deklarowany dochód z pracy na czarno, za podstawę do wymiaru zasiłku, tak? Ja zresztą też, przecież jak do mnie przychodzi klient i mówi, że nie pracuje, to ja patrzę na niego, widzę, że jeszcze dycha. Mówię, no tak, a gdzie pan pracuje? No bo gdzieś robić musi, bo tu nie ma zasiłku. Anglik, Francuz czy Niemiec, w momencie, kiedy się okazuje, że nie wystarcza mu do pierwszego, są takie ankiety, tak? To 90 tam kilka procent tych obywateli tych pięknych państw odpowiada, że jak im nie wystarcza do pierwszego, to idą po zasiłek. To samo badanie wykonano w Polsce. Wiecie, co ludzie odpowiadają? Idę po pożyczkę.